Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cities Skylines. I tak się zastanawiałem nad tym rynkiem, bo też nie chciałbym robić tutaj coś takiego, że po prostu ten rynek tak nagle znikąd powstaje. Jednak tutaj musiała być jakaś historia, więc jak ja bym to widział? Na początku to tutaj powinny być na przykład jakieś sklepy, żeby ci ludzie w ogóle mieli gdzie przychodzić. A nie, że będzie taki betonowy plac, okej, fajnie rynek. No nie. Także ja bym tutaj spróbował postawić na przykład tego typu kamienice handlowe. Gdzieś tak właśnie tutaj na środku, przed nimi będzie na przykład jakiś betonowy plac. No i jak będzie się tutaj kręciło coraz więcej ludzi, będą dochodziły jakieś kolejne stragany. Też miasto będzie się starało, żeby ten teren był coraz ładniejszy. Jakieś może kwiatki, jakieś tam drzewa w donicach. Także zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Ale najpierw właśnie, trzeba by zrobić tutaj jakąś drogę. Spróbujmy przeprowadzić na przykład coś takiego mniej więcej równoległego do tej głównej drogi. To może przejść na przykład jeszcze dalej, ale ja bym się chciał podłączyć na przykład tu. Tylko że teraz, na pewno nie chcemy, żeby oni mi tutaj parkowali. To ma być jednak taka ulica dla pieszych. Jej tak naprawdę nie będzie widać, bo to sobie zalejemy betonem. No to spróbujmy. Postawmy na przykład parę takich kamienic. No ale to nie będzie wszystko, ponieważ miałem taki pomysł, żeby postawić też takie kamienice obrócone w drugą stronę i dosunięte tutaj na tyły. Także zapomnijmy, że tu są jakieś okna. To po prostu będzie taki jeden budynek z drzwiami i oknami po dwóch stronach. To sobie tutaj dosunąłem, tylko że będziemy potrzebowali jeszcze w takim razie drogi po drugiej stronie. Ona by mogła być w jakiejś takiej odległości. Okej, także tak to robimy. Tutaj jeszcze taki fragment. No i teraz spróbujmy powstawiać jeszcze parę tych kamienic, tylko obawiam się, że będzie trzeba je troszkę dosunąć. Tak, to ma serio, udawać jeden budynek. No i mamy w tym momencie coś takiego, tylko że z tej strony jeszcze nie da się podejść, także musimy podłączyć tę drogę. Tylko ja się zastanawiam, czy robimy na przykład jakieś takie drogi przejazdowe i dopiero później dalej te kamienice, czy to będzie taka jedna duża ściana. To znaczy, ja bym tutaj może w razie czego jakieś ścieżki dołożył, niekoniecznie drogi. Drogę to ja mogę podłączyć na przykład tu. Tylko znowu, absolutnie, proszę mi tu nie parkować. Proszę sobie znaleźć jakiś parking gdzieś tam kawałek dalej. Jednak to jest miejsce przeznaczone głównie dla pieszych. No to teraz, spróbujmy zrobić na przykład taką ścieżkę tu. I jeszcze chciałbym mieć coś takiego po drugiej stronie. To znaczy, żeby dało się przejść na drogę. Tylko, że w tym miejscu będzie problem, że oni nie będą mogli przechodzić, bo to jest jednak droga. Także tutaj musimy po prostu dodać węzeł. O, właśnie. Idzie na koniec i będzie zawracać. No nie, nie, nie. To jest bez sensu. Teraz na tym węźle musimy zrobić skrzyżowanie. I dzięki temu mamy teraz tutaj przejście dla pieszych. No i to już pięknie działa. To ja bym może teraz spróbował zaznaczyć te wszystkie kamienice, skopiować, no i wstawić je jeszcze raz gdzieś tutaj. Mamy coś takiego. Może być, tylko przeprowadzimy może jeszcze tę drogę tutaj dalej. Pewnie. Niech też da się podjechać na przykład z tej strony. No i tutaj też się możemy podłączyć, tylko że ja bym to chciał mieć serio prosto. Okej, dobra, może być. Mogą być dwa skrzyżowania obok siebie. W rzeczywistości to by i tak nie przeszkadzało, a jak będzie przeszkadzało w grze, to po prostu wstawimy sobie tutaj gdzieś wjazdy na zablokowane. No ale też nie planuję, żeby tędy jeździło jakoś super dużo samochodów, więc na razie po prostu to zostawmy. No i pięknie, mamy w takim razie miejsce, gdzie zmierzają ludzie, tylko że można by się pozbyć tych takich trawiastych terenów. Przede wszystkim tutaj z przodu, no bo tam z tyłu to na razie jest taka łąka. Tutaj, no to się już robi taki, powiedzmy, plac. Także przejedziemy z takim betonem gdzieś tak dotąd, możemy kawałek na przykład za tę drogę. To będzie w tym momencie takie poszarpane, no ale docelowo i tak pójdziemy z tym dalej. Tylko że ja nie chciałbym czegoś takiego, że oni wszyscy chodzą taką jedną ścieżką, także tutaj będzie trzeba zrobić jeszcze tego trochę więcej. Bo jednak ci ludzie, to by sobie pewnie wchodzili jakoś tędy, tutaj pod takim kątem, z drugiej strony. Dokładnie tak samo, możemy to tak podłączyć. Dalej, tutaj przy tej kamienicy możecie sobie przechodzić i jeszcze coś takiego w tym miejscu. Teraz, może ja nie będę dodawał nowego węzła tu, tylko po prostu przesunę na przykład ten. Dalej, co my tu jeszcze mamy? W tym miejscu możemy dodać węzeł, ten sobie na przykład przesuniemy. Tutaj kolejny węzeł do przesunięcia, no i tego też możemy przesunąć. No i teraz, tutaj nie środek, tylko skrzyżowanie, żeby mogli przechodzić. Dalej, tutaj skrzyżowanie. Jeszcze, co my tutaj mamy? Ten węzeł na skrzyżowanie oraz ten węzeł na skrzyżowanie. Także teraz tym pierwszym
pieszym powinno się chodzić tu łatwiej, tylko że mi się nie podoba, że tu jeżdżą jakieś samochody osobowe. Nie, nie, nie. Ja rozumiem, że mogą jakieś ciężarówki, jakieś śmieciarki, żeby tutaj jakąś dostawę zrobić, ale samochody osobowe to nie mają tutaj po co jeździć. To jest do wyłączenia. No i dalej to też jest do wyłączenia. No i ja bym na razie ten rynek tak zostawił. Tak wiem, to nie jest najpiękniejszy rynek, jaki można zobaczyć, ale powoli, powoli. Na razie zachęcamy ludzi, są jakieś sklepy, można odwiedzić, no a później coś tutaj jeszcze będziemy kombinować. Na razie miasto nie ma więcej pieniędzy na ten cel. Ale na co miasto może przeznaczyć pieniądze, to na poprawienie na przykład tej głównej drogi. Jeżdżą tu autobusy, jeździ mnóstwo samochodów w tamtym kierunku, także można by tutaj dać już coś lepszego, no i bardzo podoba mi się ta droga parkingowa, którą mamy tu. Także drobny remoncik, coś takiego dajemy w tym miejscu, dalej tu, no i możemy z tym przejechać jeszcze dalej, ale też nie za daleko. Na razie do tego skrzyżowania. Dalej to już mamy tak naprawdę takie przedmieścia, więc to by było zbędne. Ale możemy pójść na przykład jeszcze w tym kierunku, taki fragment drogi, taki. No i czy to skrzyżowanie wygląda dobrze? Myślę, że na razie może tak być. Tutaj to tak naprawdę nie skrzyżowanie wygląda źle, tylko te betony mi tutaj wystają. Także wystarczy, że ja je sobie tutaj pochowam i zaraz będzie lepiej. No i teraz to wygląda pięknie. Wjeżdżamy do miasta, mamy taką dróżkę, na chodnikach wszystko powinno działać. No cudownie. Możecie napisać w komentarzu, jak wam się ta droga podoba. Zobaczyłbym może jeszcze co z tymi autobusami, bo cały czas ci ludzie tutaj czekają. Autobus jedzie pełny, 20 na 20. Tak naprawdę wszystkie pojazdy mamy pełne, więc może nie 14. Ja bym tutaj wrócił po prostu do 100%. Niech tych autobusów będzie 20. Okej, to jest linia do Ana Vista. A proszę mi pokazać linię do Louisville. Co się tutaj dzieje? Na tej linii może nie jest aż tak źle, no ale też te pojazdy są pełne, więc podkręćmy to może na przykład do 20 autobusów. Okej, na razie coś takiego. Mogę poprawić jeszcze jedną taką drobną rzecz, ponieważ ci mi tutaj parkują w budynku, więc dobrze, po tamtej stronie sobie parkujcie, ale tutaj już jednak prosiłbym bez parkowania, tak samo w tym miejscu. No a dalej to chyba jest już dobrze, to znaczy tu jest źle, bo jakieś drzewo wyrosło na tym betonie, no ale okej. Też pamiętam, że robiłem kiedyś tutaj jakąś ścieżkę, no właśnie, i ona przechodzi przez ten budynek. No to nie jest najlepsza sytuacja. Czy uda mi się teraz złapać tę ścieżkę? No dobra, mamy ją. Jednak niech ci ludzie tędy nie przechodzą, tylko to po prostu będzie taki beton tutaj w tych okolicach, żeby podejść na parking. Kolejna sprawa to to, że miasto oferuje dosyć duże pieniądze właścicielom tych posesji tutaj w tych okolicach, żeby oni się wyprowadzili, no i zwolnili miejsce jednak na coś większego. No oferta jest tak atrakcyjna i nie są aż tak uparci jak tutaj ten właściciel. Oczywiście drzewo tutaj wyrosło, co się dzieje? Czemu te drzewa wszędzie rosną? Ja chyba miałem wyłączony ten tryb. Okej, dobra, mniejsza z tym, ja to sobie potem posprzątam. Na razie to zostawmy. Także wracając do tych rzeczy, nie są tak uparci jak tutaj ci właściciele tych domów, więc oni się bez problemu na to zgadzają. Także przeprowadzamy tutaj rozbiórkę, pozbywamy się tego domu, tego sklepu. Dalej wyburzamy to, no ale kolejni właściciele tych domów są w kolejce. No i teraz kombinujemy. Taki narożnik tutaj. Postawmy go jakoś na razie tak, ale z tym bym się jeszcze aż tak nie spieszył, ponieważ musimy znaleźć coś, co by nam weszło tu. I to by mogła być taka kamienica. Dostawiłem sobie jakoś te dwie kamienice, no bo tej to już nie możemy ruszyć. Ona tutaj stała, to nie ma tak, że ją sobie przesuniemy. No i dostawiając te dwie, to teraz wygląda tak. No dobrze, może tutaj być taki teren, tylko zastanawiam się jeszcze, co zrobić tu. No chyba po prostu jakąś taką zwykłą, prostą kamienicę, tylko też może nie za dużą. I chwila, czy ja tu postawiłem sklep? Nie o to mi chodziło. Jednak sklepy to ja chciałbym mieć właśnie tu, żeby jak największe tłumy chciały tutaj przyjeżdżać do tego centrum. Normalnie bym wam nie radził, żeby budować jakieś takie skupisko sklepów w jednym miejscu, ale właśnie o to mi chodzi, żeby było tutaj jak najwięcej tych samochodów, jak najwięcej ludzi i żeby potem próbować te problemy jakoś rozwiązywać. Robiąc na przykład jakieś tramwaje, może jakieś metro, no zobaczymy. Także ja te kamienice może wyburzę, to znaczy no wiem,
wiecie, ich tam nie było. Zmieniamy tak naprawdę to, że one nie będą sklepami, tylko mieszkaniami. No dobrze, mamy to zamienione i możemy teraz myśleć o tym, co by mi się tu zmieściło. Czy ja chcę wciskać tego typu kamienice? Bo stawiając coś jeszcze tu, to wtedy strasznie zasłonimy okna tym. No ale co tu zrobić innego? Jakiś parking? No nie. Po to wyburzyliśmy ten sklep, po to burzymy te domy, żeby jednak jak najwięcej na tym zyskać, a nie robić tutaj jakieś parkingi. Więc możemy spróbować zrobić trochę inną rzecz. Pokażcie mi na przykład, jakby ta kamienica wyglądała tutaj, prosto przy ogrodzeniu tej straży pożarnej. Tak naprawdę możemy nawet wjechać jakoś bardziej w ogrodzenie. Jego tutaj nie ma, no i dopiero jest podpięte do tej kamienicy. No i wtedy mamy tutaj takie fajne, ciasne przejście, ci mają okna, no myślę, że coś takiego może być. No ale miejsca parkingowe i tak zrobimy. Spróbujmy wstawić na przykład takie dwa parkingi. Teraz przesuńmy je może jakoś bardziej w stronę tej straży pożarnej, chociaż może nie, też żeby nie było to tak na samym narożniku, na samym skrzyżowaniu. No dobrze, ja bym po prostu to zostawił w ten sposób. Tylko co my chcemy jeszcze teraz? Między miejscami parkingowymi, między samochodami, jak najbardziej da się przejść. Także robimy takie wejście tutaj, między te kamienice, no i tu coś potem wymyślimy jeszcze z tą ścieżką. Na razie niech ona się tam kończy. W takim miejscu to ja nie widzę sensu, żeby był taki fragment trawnika, także to sobie zabetonujemy. Dalej, tutaj, ten narożnik tak samo, te jakieś dziury. No i między tymi kamienicami, skoro i tak jest już chodnik, to możemy dołożyć jeszcze troszkę betonu, pewnie. Teraz przejdźmy do tej dziury po tym domu. Jedna kamienica powinna się zmieścić, a poza tym można by zrobić drogę i właśnie gdzieś tutaj na tyłach jakiś parking. Spróbowałbym wstawić na przykład taką porządną kamienicę. Mieszkalna? Tak, mieszkalna. To się zgadza, także teraz ją wystarczy tylko dosunąć. Jakby ktoś się zastanawiał, jak ja to robię tak bardziej precyzyjnie, bez tego zielonego podświetlenia, no bo jednak ono czasem przeszkadza, to po prostu klikam Ctrl i teraz to znika i możemy to ustawić precyzyjniej. No dobrze, coś takiego. Teraz, czy między tymi kamienicami w ogóle zmieści się jakaś droga? No, tak strasznie ciasno tu jest. A na przykład coś takiego jednokierunkowego? No zobaczmy. To znaczy sama droga się zmieści. Pieszym może być troszkę trudno. To znaczy w rzeczywistości są takie miejsca, jak najbardziej. Ciasny chodnik obok kamienicy. W grze niestety będą przechodzić przez budynki, ale ja bym tutaj bardziej patrzył właśnie na rzeczywistość, że coś takiego by mogło być. Tylko chwila, czy zmieściłaby się nam tutaj taka droga na przykład dwukierunkowa? Ona jest jeszcze szersza, no nie. To teraz już w ogóle tutaj nie ma miejsca na chodnik. Chyba, że po prostu taki beton. No ale to aż tak fajnie nie wygląda. Dobra, robimy taki wjazd jednokierunkowy. Gdzieś tutaj wykombinujemy później, żeby z tym wyjechać. No i jakbyśmy zrobili ten parking? Przejechali na przykład jakoś tak, obok tego zbiornika? No, to może być dobry pomysł. Teraz zobaczmy. Raz, dwa, trzy. Takie się na pewno zmieszczą. Nawet może tego jakoś bardzo nie będę przesuwał, bo między tymi samochodami zawsze jakiś pieszy będzie mógł przejść. Także zostawiłbym to tak, tylko zobaczmy jeszcze, czy gdzieś to dosunąć bliżej do tego bloku, może gdzieś dalej tutaj. No dobra, ja to na razie tak zostawię. Wykupimy jeszcze ten budynek, ponieważ obok tej straży też by mi pasowała jakaś kamienica. Może też coś takiego dużego. I to byśmy dosunęli gdzieś do tej drogi, czy bardziej do ogrodzenia. Chyba jednak lepiej będzie do ogrodzenia. Tak, zrobimy dokładnie tak jak tam, czyli pozbywamy się ogrodzenia na fragmencie. Ono tam trochę w te balkony wchodzi. No ale to tak naprawdę uda się jakoś ustawić. No powiedzmy, że coś takiego. Okej, czyli kamienice mamy tu, a nie zostawiliśmy miejsc parkingowych? Nie, może być. Będą parkować przy ścianie. No i teraz mamy trochę takiego zielonego terenu. Chyba, że zrobilibyśmy trochę inaczej z tą drogą. Czyli niech ona na przykład łączy się w tym miejscu i dojeżdża do tej drogi. O, czy to możemy jeszcze jakoś ruszyć? To znaczy, możemy na pewno cofnąć, ale też, no właśnie, za bardzo nie możemy ruszać, ponieważ tutaj nie ma miejsca na ten chodnik. No dobrze, ja bym dał to na przykład tak. Tutaj mi się to wykrzywiło. Czy ja mogę to teraz wyprostować? Jak to wygląda? No, taki ciekawy zakręt. Zostawiamy. No i teraz, te parkingi możemy sobie przesunąć, tylko tak, żeby mi tam nie wchodziły na to ogrodzenie. Ale to się powinno chyba zmieścić, chyba. Bo tutaj jest chodnik, tak? Ale to w takiej odległości, to oni raczej już powinni móc chodzić. No poczekajmy, może ktoś przejdzie. Ktoś tutaj wysiada z tego samochodu, no i tak, mieści się w tym miejscu. Czyli te miejsca parkingowe mogą już tak być. No i dzięki temu możemy sobie tutaj zaparkować, prosto przy tym ogrodzeniu.
oraz prosto przy wyjściu z tej klatki. Także ja bym to może jeszcze delikatnie poprawił. Przesuńmy to na przykład jakoś bardziej tutaj w prawo. Okej. Tylko, że teraz znowu nachodzimy na to ogrodzenie, a straży to ja już nie mogę przesunąć. Chyba, że po prostu pozbędę się ogrodzenia. Ostatnio były jakieś problemy z usuwaniem ogrodzenia, także może nie będę aż tak kombinował, ale możemy to przesunąć na przykład jeszcze bardziej. Aha, tylko, że wtedy wchodzimy w ten budynek. Dobra, wiecie co? Troszkę inaczej. Przecież ja mogę tę drogę jeszcze na przykład tutaj wysunąć, teraz to odsunąć i dzięki temu te parkingi mogą być jeszcze bliżej tutaj, no dokładnie. A nie, że tam będę się męczył z tym ogrodzeniem. Dobrze, także parking powiedzmy, że już postawię tutaj, tak ostatecznie. Miejmy taką nadzieję. W tym miejscu da się przejść, no powiedzmy. Tutaj jeszcze można naprawić ten beton. Dobra, to teraz zróbmy może jakieś ścieżki. Czyli co? Między tymi miejscami parkingowymi. Podłączmy się teraz tu, tylko to by mogło być tak naprawdę jakieś proste. No ale nie podoba mi się ten beton, więc może jednak troszkę byśmy go tutaj wymazali. Okej. No, coś takiego może być. Jak najbardziej pięknie. No ale więcej betonu to ja już nie chcę, absolutnie. Trzeba tutaj dać trochę zieleni. Stawmy takie jedno drzewo tu, dalej, jakoś tak, na przykład na samym narożniku. Może jeszcze coś takiego w tym miejscu. Poza tym, jakieś takie bardziej na przykład krzewy ozdobne. Jeden tutaj, drugi tutaj, trzeci po środku. A jakby na przykład wyglądały jeszcze takie drzewka ozdobne. Tutaj też tak pomiędzy. No, myślę, że właśnie tak przy ogrodzeniu może być. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj, o, piękne miejsce na taką trawkę. Możemy też ją postawić, no nie wiem, gdzieś bardziej przy tym drzewie. Do tego jakieś takie rośliny. Raz i dwa, i trzy. Później tutaj gdzieś przy tym drzewie parę takich. No, a tu możemy dać jeszcze taki krzak, tylko że tutaj w sumie są wyjścia z tych bloków. No, jakby to teraz zrobić? Może ja nie będę tutaj dawał jakichś ścieżek, no ale chociaż taki beton, żeby dało się podejść. No i tutaj na narożniku też chyba by coś wypadało, chociaż tego jest za dużo. Może w takim razie inaczej, po prostu takie betonowe płyty tutaj damy, jako właśnie taki chodnik, tylko że one też chyba są troszkę za duże. A czy ja muszę tak kombinować? Czy nie da się po prostu zrobić takiego krótkiego chodnika? No i pewnie, od razu lepiej. Dobra, w takim razie te krzaki możemy troszkę przesunąć, żeby tutaj nie nachodziły. Będzie się dało wyjść. Z tego miejsca też będzie się dało wyjść. No i też jest zielono. No ale poza zielenią też trzeba dać jakieś atrakcje dla dzieci. Karuzela taka. Później na przykład jedna taka huśtawka w tym miejscu. Tutaj jakaś druga. Dalej trzecia. Możemy postawić na przykład jeszcze taką zjeżdżalnię. No i teraz może jeszcze jakieś takie ławeczki. Jedna tu, druga tu. Trzecią byśmy dali w tym miejscu. Możemy też rozświetlić też troszkę ten teren. Jedna latarnia, druga i na przykład gdzieś tutaj trzecia. Tylko nie podoba mi się to, że tutaj będą dzieci, a tu mamy od razu taki parking. Zobaczmy na takie ogrodzenie parkowe. Gdyby zrobić je na przykład tak, tylko że musimy wrócić do tego trybu, który mi tego nie będzie burzył. Jeszcze raz, przechodzimy w takim razie jakoś tak do tego krzaka, do tej trawy, ale to ogrodzenie jest strasznie wysokie, no bez przesady. To by wystarczyło tak na wysokość tej ławeczki. No a zobaczmy na coś takiego. Taki płotek, no lepiej. A co my tu jeszcze mamy? Ogrodzenie zoo? Nie, to jest straszny mur. Tutaj to też mi się nie podoba. Chyba, że takie coś, właśnie takie ogrodzenie placu zabaw. No. Dalej to już nie. Tutaj nie. My nie robimy więzienia, absolutnie. Nie o to nam chodzi. Także ogrodzenie farmy. Myślę, że najlepiej tutaj będzie pasowało. Możemy przejść z czymś takim jeszcze tu. Załóżmy, że w tym miejscu będzie jakaś taka bramka. Tak jak to bywa na placach zabaw. Teraz przechodzimy z tym. Dosuwamy to jakoś tu. Takie drzwiczki, które się otwiera i zamyka, w tym momencie akurat są otwarte. Przejdziemy może jeszcze jakoś tędy, tylko że ja muszę robić to ogrodzenie dłuższe, bo inaczej mi gra na to nie pozwala, i potem przesuwać mówitem. Więc tutaj wchodzimy po prostu w te kamienice, to możemy jeszcze troszkę przesunąć, żeby jakoś równiej było. No i powiedzmy, że coś takiego. Też nie chcemy, żeby te dzieci wychodziły jakoś tamtędy, to może ja bym spróbował na przykład zrobić to jakoś w tę stronę. Tutaj...
Tak? No nie wygląda to jakoś najlepiej, a gdybyśmy to ogrodzili w ten sposób, tę trawę na przykład jakoś troszkę przesunąć, może tak naprawdę przechodzić przez płot. No a tutaj, w tym miejscu, to też załóżmy, że jest jakaś bramka, którą się otwiera i idzie na ten teren. No i co wy na coś takiego? Jak wam się to podoba, to możecie zostawić łapkę w górę pod filmem. No ale to jeszcze nie wszystko w tym odcinku, ponieważ zobaczcie, jaki tutaj jest piękny teren, żeby po prostu zrobić taką ścianę z kamienic. Także miasto bardzo dobrze wiedziało, że tutaj zmieści się dużo takich budynków, że sporo na tym zarobi, także wykupienie paru tych domków to było tak naprawdę nic. Spróbujmy dać coś takiego. Martwi mnie trochę ten zbiornik. Już pewnie wpływają jakieś skargi do ratusza, prośby o to, żeby się tego pozbyć, ponieważ dopiero co się tutaj ludzie wprowadzają. W reklamie było, że piękna zielona okolica, przyjazna rodzinom z dziećmi, no ale nikt im nie powiedział, że obok bloku mają zbiornik na ścieki. Także no nie są zbyt zadowoleni i miasto będzie musiało niedługo się tego pozbyć, przestawić gdzie indziej. No ale żeby coś takiego zrobić, to musimy zarobić jeszcze więcej na tych mieszkańcach, którzy się tutaj wprowadzą, także taka kamienica. No a co zrobimy tu? Czy pojedziemy dalej z tą jednokierunkową drogą? Ewentualnie nie z jednokierunkową, bo miejsca jest już trochę więcej, więc moglibyśmy wyjechać po prostu z czymś takim. Tu się będzie wjeżdżało i albo w lewo, albo w prawo, tylko że stąd będą mogli jeszcze wyjechać i pojechać tam. No ale co się stanie z tą drogą, to jeszcze zobaczymy, bo wcześniej to ja muszę jeszcze coś zabudować tutaj. Także coś takiego. To nam chyba troszkę koliduje z tą kamienicą, tak? Także ja to muszę trochę poprawić. No nie jest to idealnie równo, tutaj trochę zjadamy ten dach, ale okien nie zjadamy, może być. Też nie podoba mi się ten parking, który tutaj jest, jednak parking to my sobie zrobimy sami. Możemy się pozbyć na przykład tego żywopłotu oraz tych miejsc parkingowych. Dobra, także tu będzie po prostu taki beton, no a z tą drogą to przejedziemy na przykład jakoś tędy. Kolejna kamienica w tym miejscu, też ją trzeba dosunąć. Tutaj mamy jakąś huśtawkę, może być. No i zobaczmy teraz, co z tą drogą. Czy gdybym ja ją przeprowadził na przykład prosto tak obok tych kamienic, to czy teraz mógłbym postawić tu jeszcze kolejne kamienice? No coś takiego na pewno by tu mogło stać, no ale też bez przesady, jednak to nie będzie taka kamienica obok kamienicy. Postawimy to po prostu tak, no a tu będzie jakiś taki zielony teren, za tą kliniką jakiś taki mini park, żeby dało się na przykład tędy przejść. Tego parkingu możemy się pozbyć, to akurat nie jest problem, to jest tylko taki betonowy teren. Stawię może jeszcze coś w tym miejscu, ale już się zbliżamy niebezpiecznie do tego domu. No a właściciel nie jest uparty, czeka na przelew. Dużo pieniędzy można dostać za odstąpienie takiego terenu, także jak najbardziej to wyburzamy. Ten sobie jeszcze może mieszkać, przynajmniej na razie. No a tu to już raczej więcej tych kamienic się nie zmieści. No bez przesady, już przy tej drodze nie będę tego stawiał. Ale możemy postawić jakiś taki parking, tylko że ja bym chciał go mieć tu. Czemu to mi tam przyciąga? Dobra, mogę to dać tak naprawdę w tym miejscu, obrócić mu witem i dosunąć jakoś tutaj. Także żeby przy tych kamienicach też się dało zaparkować. Spróbowałbym pójść może jeszcze tędy, na przykład dwie takie identyczne. No i na razie może tyle. Ja bym jednak chciał tu jeszcze wstawić może jakiś kolejny parking. No nie wiem, na tym narożniku. Wcześniej on był kawałek dalej, no ale teraz postawiłbym go po prostu tutaj. No i też oczywiście trzeba by wyjechać jakoś z tą drogą. Jakoś na przykład tak. Czy to mi się podoba, czy robimy to troszkę inaczej? Można by spróbować to jeszcze kawałek przesunąć. No dobra, i niech już coś takiego zostanie. Tutaj na skrzyżowaniu w takim razie będzie ten parking. Tylko że ja bym go troszkę odsunął. To też nie musi być wszystko tak idealnie przy drodze. No a ten plac parkingowy po prostu możemy zrobić większy. Tutaj beton, przy drodze beton. Tu powstał taki ciekawy trawniczek, więc tego już nie będziemy zalewać. Tylko postawimy na przykład takie drzewo. Ten krzak to jest raczej za duży. Takie zarośla mogą być. No a ten domek to jak na razie będzie miał pecha, ewentualnie szczęście, ponieważ miasto jak na razie nie planuje wstawiać tutaj kolejnej kamienicy. Więc zależy, czy właściciel chciał sobie zarobić i mu się nie udało, czy chciał tutaj po prostu na zawsze mieszkać, no to to będzie albo pech, albo szczęście. Zostawimy może na razie te okolice, ponieważ skargi na ten zbiornik ściekowy są coraz większe, no a miasto niestety w tym miesiącu nie ma na to pieniędzy, żeby to przesunąć. Ale na co miasto ma pieniądze zaplanowane już wcześniej, to jest ulepszenie tej drogi. Tak, osiedle się rozwija, także możemy przeprowadzić lepszą drogę. No i tutaj też jeszcze kawałek tak na przyszłość. No ale właśnie, żeby było więcej pieniędzy, potrzebujemy więcej sklepów.
jest na to zapotrzebowanie i też nie widzę problemów tutaj. Są pracownicy, tak naprawdę nawet przeedukowani, więc możemy jeszcze spróbować rozbudować to centrum, stawiając tutaj przede wszystkim jakieś takie kamienice handlowe. Spróbujmy może coś takiego wstawić tu. Na razie tak. To oczywiście trzeba obrócić, coś takiego, oraz dosunąć, żeby było jakoś na równo. Powiedzmy, że coś takiego. Także idziemy tak. Teraz, co dalej? Potrzebowałbym takiej kamienicy w tym stylu, ale może trochę innej. Ale w sumie wcześniej, to ja będę potrzebował zrobić tutaj jakąś drogę. Przedłużymy sobie to i teraz przejdziemy jakoś tak. Co wy jesteście smutni, że drogę robię? No bez przesady. Przejedźmy dalej tędy. Teraz, w takiej odległości może być taka troszkę bezpieczniejsza odległość. Zawsze to większy chodnik. Czy taka kamienica się tutaj nada? Chyba tak. Dorównajmy ją sobie tutaj. Ona tu wchodzi tak dosyć głęboko. No i teraz możemy postawić taki sklep jeszcze tutaj na narożniku. Chociaż czy to wyjdzie równo, to zaraz się okaże. Bo jak ja to sobie tutaj wyrównałem, to teraz tu jest taka ściana. Ale czy to przeszkadza? Absolutnie nie. Jak najbardziej coś takiego może być, tylko ja bym tutaj jeszcze pokombinował z tym, co się dzieje w środku. Nie chcemy żywopłotu oraz nie chcemy parkingu. I ja bym teraz podobnie zrobił jeszcze tu. Także nie mamy żywopłotów, nie mamy parkingów, mamy za to taką plamę, której ja bym się po prostu pozbył. To zamalowujemy, no i jest taki teren tutaj betonowy dla mieszkańców. No a skoro tak lubicie beton, to możemy dodać wam jeszcze więcej betonu. Tutaj, dalej w tym miejscu, to absolutnie nie są miejsca na jakiś trawnik, ale to mi się nie podoba. Tak w ogóle, czy to jest mi tutaj potrzebne? Chyba nie, przecież w takim miejscu to ja mogę zamalować betonem. Z takim malowaniem to są problemy w momencie, jak są jakieś takie betonowe chodniki, ewentualnie drogi. Wtedy to wygląda brzydko, ale do takiej drogi może być. Tutaj oczywiście narzekacie, że jest głośno. No, nie ma co się dziwić, dałem wam tu sklep. Dalej, kolejne jakieś sklepy, poza tym jest rynek. No, ale chyba będziecie musieli jakoś z tym żyć, ewentualnie kiedyś po prostu się wyprowadzicie i zamienimy te mieszkania na jakieś sklepy. Czyli po prostu wyburzę tę kamienicę, wstawię identyczną, tylko handlową. No ale ja bym z tym na razie poczekał. Co tu się dzieje? Co to za korek? Halo? Czemu wy nie możecie przejechać przez to skrzyżowanie? Niektórzy skręcają, tak? Trochę was blokują. Może ja zrobię coś, czego nie polecam na pogromcy korków. Bo jednak takie znaki potrafią serio wprowadzić zamieszanie. No, ale chyba nie w takim przypadku, gdzie tutaj jeździ parę samochodów. Jakby to była jakaś główna droga, gdzie przejeżdżają tysiące samochodów, no to takie znaki by to zakorkowały. No, ale w tym momencie to mi by zależało po prostu, żeby tu była główna droga i żeby ci wszyscy po boku czekali, no a żeby ci mogli sobie na przykład przejechać jakoś szybciej. Tutaj też główna droga, pierwszeństwo, główna droga, pierwszeństwo. Możemy to zrobić jeszcze na przykład na następnym skrzyżowaniu, dalej to już nie trzeba. No ale jak te korki się będą powiększały, to będzie trzeba zrobić jakąś obwodnicę, bo to też nie może być tak, że traktory jeżdżą obok rynku. Na razie jeszcze może być, ale w przyszłości absolutnie tego nie chcemy. Także na dzisiaj tyle. Powstał ten może niezbyt piękny rynek. Ja bym nawet tego rynkiem nie nazywał. To nie jest rynek, to są dopiero jakieś sklepy. Pojawia się coraz więcej klientów, będą jakieś tutaj jeszcze stragany, ozdoby i tak dalej, więc nie nazywajmy jeszcze tego rynkiem. Po prostu powstało nam coś takiego. Dalej, co jeszcze powstało? No to tutaj mnóstwo nowych kamienic, piękny teren, piękny parking, piękny tutaj plac zabaw. Do tego ta taka droga, kolejne kamienice. Mamy ulepszoną oczywiście drogę, także teraz przez centrum będzie się dało fajnie przejechać. No i mamy jeszcze troszkę tutaj nowych sklepów. Także jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Jeśli wam się nie podobał, zostawcie łapkę w dół. Możecie napisać dlaczego. No i trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa. Cześć.